Witam serdecznie. Za chwilę przejdziemy do analizy na żywo konferencji pana premiera Morawieckiego po tym, jak dogadali się z Unią Europejską, a w zasadzie w Unii Europejskiej, bo przecież my jesteśmy jej częścią, w sprawie budżetu. I tam będzie, powiem tak, bardzo, bardzo mocno. Zacznę bowiem od tego, że pan premier wykaże się bardzo mocną arogancją, no bo jak to tak to, że nam każe się nosić maseczki zawsze i wszędzie, maseczkoza jest równa, można dostać mandat od policji za chodzenie w nocy po parku pustym, bez maseczki, wiecie, wielki pusty park, nikogo w parku nie ma, trafi się policjant i bach, mandat, bo maseczki nosić trzeba, a pan premier, który jest przecież winowajcą takiego bezsensownego stanu rzeczy, na konferencji prasowej, bach, kurde, bez maseczki. Kazać robić coś ludziom i ostentacyjnie własne prawo łamać, to jest po prostu arogancja. Arogancji tolerował nie będę i będę bardzo mocno punktował i mam nadzieję, że ludzie to zapamiętają. Zanim jednak do tego przejdziemy, kilka słów powiedziałbym, no, takich ciepłych, miłych, sympatycznych, bo wygląda na to, że wreszcie coś rządowi Prawa i Sprawiedliwości wyszło w kontaktach z Unią Europejską. Do tej pory głównie się rzucali, stawiali i odnosili spektakularne porażki, jak tam 20 parę do jednego, albo generalnie bezsensownie wkurzali tylko ludzi dookoła, a teraz nie. Teraz rozegrali sprawę tak, jak się rozgrywać powinno. Spokojnie, merytorycznie, na argumenty, jasno stawiając swoje warunki, jasno pokazując, jakie będą konsekwencje, jeśli nic nie dostaną, budując koalicję, przekonując inne państwa, że to, co w tej chwili jest szykowane przeciwko Polsce, za chwilę może być wykorzystane przeciwko dowolnemu innemu krajowi, a więc tak naprawdę jest to budowanie hegemonii niemieckiej, w zasadzie pogłębianie, bo ta hegemonia już istnieje, więc hegemonii niemieckiej w Unii Europejskiej i tak naprawdę dla dobra wszystkich, no może poza Niemcami w Unii Europejskiej, jest to, żeby nie zgodzić się dokładnie na to, co Niemcy chcą, bo wszyscy, poza może Niemcami, chcemy, żeby Unia Europejska była wspólnotą, wspólnotą państw suwerennych, które mają dużo do powiedzenia i zgadzają się ze sobą co do pewnych kwestii. Pewne kwestie robią razem, bo chcą, a nie dlatego, że im Niemcy każą. I to dało efekt. Mowa tutaj oczywiście o budżecie unijnym, który miał być tak skonstruowany, że niby jest duża kasa, ale ten, kto się Niemcom postawi, bo w praktyce to Niemcy Unią Europejską trzęsą, chociażby za sprawą obsadzenia kluczowych stanowisk przez ludzi różnych narodowości, ale bardzo mocno słuchających tego, co Niemcy sobie życzą, że w praktyce dzięki tym budżetowi byłoby tak, dużo kasy, ale jak będziesz nieposłuszny, to ci ją zabierzemy. Czyli trochę tak, jak tutaj rząd Mateusza Morawieckiego chce robić w Polsce, że masz dobrowolność, jeśli chodzi o szczepionki, możesz się nie zgodzić zaszczepić, ale jak będziesz nieposłuszny, to obostrzenia na ciebie nałożymy. No i tak samo mniej więcej działała tutaj, miała działać taka procedura praworządności, którą sobie wymyślono, że nie jesteś praworządny, to nie dostaniesz kasy. I w czym tutaj tkwił kruczek? A mianowicie w tym, że przepisy były tak przerażająco niedokładne, tak przerażająco ogólne, tak przerażająco łatwe do interpretacji, że pod niebycie praworządnym można było podciągnąć dokładnie wszystko, a jednocześnie, jak pokazywała praktyka wobec ignorowania jawnej niepraworządności we Francji, w Hiszpanii, przypomnę, w Hiszpanii zignorowano to, że Katalończycy chcieli przestać być częścią w Hiszpanii. We Francji natomiast brutalnie obchodzono się z własnym społeczeństwem. To, co się działo na Ukrainie, to było, przepraszam, na Białorusi, to, co działo się na Białorusi, to było mały miki w stosunku do tego, co Emmanuel Macron robił z Francuzami we Francji. No i o ile słusznie się przyczepiano do Łukaszenki, że jak tak można własnych obywateli gazem i pałą, o tyle jakoś nikt się nie czepiał Macrona, że jak tak można własnych obywateli gazem, pałą i jeszcze de facto czołgami, choć
policyjnymi, a nie wojskowymi na ulicach i że we Francji dzieje się coś dużo, dużo gorszego i dzieje się przez dużo, dużo dłużej. I jeszcze raz podkreślam, nie pochwalam tego, co jest na Białorusi, ale dlaczego nikt z Unii Europejskiej nie potępiał Francji? Także w praktyce było wiadome, że ten tak zwany system praworządności będzie działał tak. Jesteś nieposłuszny, pod pozorem braku praworządności nie dostaniesz kasy. Będziesz posłuszny, to nawet jak obchodzisz się ze swoim własnym społeczeństwem, jak z ludźmi z okupowanego terenu, nie ma problemu, kasę dostaniesz. Posłuszeństwo najważniejsze, czyli budujemy Stany Zjednoczone Europy pod przywództwem niemieckim, spełnia się mokry sen pewnego człowieka, który już od dłuższego czasu na szczęście jest w zaświatach, a biorąc pod uwagę, że wymordował całą masę różnych ludzi, to pewnie siedzi w najniższym kręgu piekieł. No i to było do dupy. W związku z tym taki stan rzeczy nie mógł być zaakceptowany, ale nie mógł być też zaakceptowany taki stan rzeczy, jak chcieli niektórzy politycy, tacy mocno twardogłowi, że wetujemy ten budżet. Dlaczego? Bo wetowanie tego budżetu, jak ostrzegałem kilka tygodni temu, byłoby niczym innym, jak tylko wypierdzieleniem Polski z Unii. Angela Merkel chciała, żeby Polska zawetowała ten budżet. Był cały pomysł, jak obchodzić te polskie weto i jak sprawić, że de facto wywalono by nas z Unii poprzez stworzenie tak jakby Unii wewnątrz Unii, takiego budżetu tylko dla pewnej liczby krajów, nie wszystkich, czyli taka wewnętrzna Unia i tak dalej, coś, czego my byśmy nie chcieli. Także zarówno sytuacja ze zgodzeniem się na to była do dupy, jak i sytuacja z twardym wetem, czyli nie bawimy się z wami, byłaby do dupy. No i na szczęście się okazało, że żaden z tych scenariuszy się nie zrealizował. Rząd nie zawetował budżetu unijnego, co było dobrą decyzją, ale w zamian uzyskał zapisy, które gwarantują, że te procedury badania praworządności nie będą tak po uważaniu. Czyli, że naprawdę trzeba będzie zbadać, czy tej praworządności nie ma. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, będzie badany wpływ tej praworządności na wydawanie unijnych pieniędzy. Czyli tak w wielkim, wielkim skrócie będzie badane, czy to, co się ewentualnie komuś nie podoba, być może słusznie, ma jakikolwiek wpływ na korupcję, na wały finansowe, na to, że te unijne pieniądze są wydawane w sposób niesłuszny. Czyli ja to tak rozumiem, że na przykład jeżeli jakiś działacz polityczny popełni przestępstwo, za to przestępstwo zostanie słusznie skazany, bo popełnił zwykłe przestępstwo, na przykład robił, nie wiem, kradł w sklepie. Ale on powie, że to nie dlatego, że kradł w sklepie, że go nagrali na kamerę, złapali go za rękę, świadkowie zeznali, tylko dlatego, że on nie podoba się władzy i że to był protest polityczny. I nawet jeśli ktoś mu przyzna rację, no to przez to nam nie zabiorą pieniędzy, no bo jaki to miało związek na wydatkowanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Ale gdyby się okazało, że pieniądze z unijne trafią pośrednio do na przykład działacza politycznego podającego się za zakonnika, oto cholera mogą już próbować te pieniądze odebrać. I mi się wydaje, że tu w społeczeństwie będzie raczej może nie konsensus, co większość społeczeństwa powie, że w sumie to spoko. Podobnie chyba jakby większość społeczeństwa uznała, że w sumie to spoko, gdyby na przykład zabrali pieniądze, które dostaje na przykład jakaś telewizja publiczna w ramach dostawania pieniędzy media publiczne, które dostają, prawda? No bo tam, no wiecie, rozumiecie, chyba nie muszę w to wchodzić. Także to jest moim zdaniem słuszne, bo rzeczywiście jak Unia Europejska daje pieniądze na przykład na drogi, to one mają iść na drogi, a nie na propagandę, prawda? Jak Unia Europejska daje pieniądze na drogi, to one mają iść na drogi, a nie pod pozorem budowania drogi mają iść zasilać konto jakiegoś człowieka, który i tak już jest bardzo, bardzo bogaty. Jak Unia Europejska daje pieniądze na drogi,
to nie po to daje pieniądze na drogi, żeby potem odcinki autostrad były tak pioruńsko drogie, że za jazdę autostradą płaci się wielokrotnie więcej niż za paliwo, które się wydaje na jazdę tą autostradą. Mamy w Polsce jedne z droższych odcinków autostrad. No dziwnym trafem, kurczę, budowane w tak zwanych partnerstwie publiczno-prawnym, czyli poszła i tam forsa publiczna i musimy płacić, bo są opłaty, jakby to było całkowicie prywatne i tak dalej, i tak dalej. Czyli chyba wszyscy zgodzimy, że no, to już chyba, że jest to patologia, jakie są wysokie opłaty na niektórych autostradach i że kurde, tak nie powinno być. No, albo jak ten człowiek sobie chce dawać takie gigantyczne opłaty na autostrady, to niech odda kasę, którą wziął publiczną, ale jak wziął kasę publiczną, to niech tam będą jakieś niskie opłaty, a nie tak gigantycznie wysokie. Słuchajcie, mamy jedne z najdroższych autostrad w Europie. No, masakra. I tak dalej, i tak dalej. Tak jest w sumie spoko. W sumie spoko i oczywiście możliwe, że nas oszukają. Możliwe, że tu są takie zapisy, a potem jeszcze będą to zmieniać. Ale na razie jest sukces. I to, ja wiem, że w tej chwili trwa wielka burza w mediach i w niektórych mediach mówią, łatwo się domyślić, kurczę, jakich, mówią, że to, co zrobił PiS, to jest skandal, bo zepsuł nastrój w Unii Europejskiej i zepsuł nasze stosunki z Unią Europejską w ten sposób, że uzyskali coś, co jest dobre dla Polski. Ja się w tym momencie zastanawiam, czy ci redaktorzy są tak mało inteligentni, czy uważają, że ich widzowie są tak mało inteligentni, bo taką narrację, żeby kupić, to naprawdę trzeba być albo bardzo zabieganym i nie mieć czasu pomyśleć, albo mieć rzeczywiście jakiś deficyt intelektualny. Kochani moi, każdy, kto żyje na tym świecie parę lat i wie, jak się sprawy mają, to wie, że gdy są jakieś negocjacje, gdy są jakieś stosunki biznesowe, a tu są uber biznesowe, bo chodzi nie dość, że o gigantyczną kasę, to jeszcze o politykę, to tam jest, to najlepsza atmosfera jest wtedy, gdy jesteś totalnie spolegliwy i na wszystko się zgadzasz. O, wtedy ta atmosfera jest super. Wtedy to jest mniej więcej tak, jak w przypadku, tutaj sorry, muszę być obiektywny, więc to powiem, jak w przypadku stosunków polsko-amerykańskich. Poklepią cię po pleckach, czasem nawet ci dadzą krzesło, jak będziesz coś podpisywał. Tyle tylko, że podpisujesz kwity, czy tam papiery, czy umowy, z których potem jest tak, że ty płacisz za sprzęt wojskowy, który może będzie nie wiadomo kiedy, i w ogóle jeszcze nie wiadomo jaki, bo na przykład w przypadku patriotów to dopiero jest w trakcie opracowywania, więc i nie masz kasy, i nie masz sprzętu wojskowego, a kasa by się przydała, bo cholera, kryzys idzie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jak dajesz się, przepraszam, nie będę używał określeń adekwatnych, to powiem tak bardzo łagodnie, jak dajesz się wykorzystywać, jesteś skończonym frajerem, który daje się doić niczym dojna krowa, to jasne, że wszyscy się poklepią i powiedzą, dobry, 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 miło się rozmawiało, no fajnie, bo przecież nikt ci nie powie, frajer jesteś, dałeś się wykorzystać. Także, no sorry, no, najlepsza atmosfera jest wtedy, gdy tamci dostają co chcą, a to zwykle oznacza, że ty nie dostajesz nic. Inne kraje mają serdecznie w dupie atmosferę, one po prostu chcą coś ugrać. I tu ugrano. I powiem wam nawet więcej. Ugrano coś, co było oczywiste i to dobrze, że to ugrano. Mi się wydaje, że inne państwa Unii Europejskiej zapamiętają to, że kurde, Polacy być może powstrzymali realizację mokrego snu pewnego pana i to jest okej. I to buduje, i to, moi kochani, buduje pozycję. Bo to nie chodzi o to, żeby oni nas lubili. To chodzi o to, żeby oni nas szanowali. Każdy lubi dojną krowę. Każdy lubi kurę znoszącą złote jajka. Ale niekoniecznie ją szanuje. Oni mają nas szanować. A szanować można tylko tego, kto szanuje się sam. Jeżeli jak pies z pęcherzem lecisz spełniać zachcianki drugiej strony tylko dlatego, że ta druga strona ma zachciankę, to nikt cię nie szanuje. Jeśli umiesz się postawić, umiesz coś dla siebie uzyskać, umiesz być skutecznym, to wtedy zaczyna się szacunek. I ja gratuluję. Fajnie, że się udało. Chciałbym, żeby Polska wyhodowała sobie jaja na stałe i chciałbym, żeby te jaja Polska miała
nie tylko w stosunku do Unii Europejskiej, ale również w stosunku do Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów, bo tam jest polityka nawet nie na kolanach, nawet nie uległości, tam jest polityka pełzacza, po prostu i pokłonobijcza, to jak rząd Prawa i Sprawiedliwości daje się upokarzać Stanom Zjednoczonym, to po prostu woła o pomstę do nieba. I chciałbym też, żeby ta skuteczność w kontaktach z Unią Europejską była czymś, co już zagości u nas na stałe, a nie żeby to był wyjątek od reguły, że generalnie to się obrażają, walą focha i gucio uzyskują, bo nikt nie rozmawia z tymi, którzy nie chcą rozmawiać, tylko się drą. Także mam nadzieję, że mówiąc tak po finansowemu, pan Morawiecki w końcu pełnił funkcję prezesa banku, nie, przepraszam, był tym prezesem banku, powiem tak, no mam nadzieję, że to będzie odwrócenie trendu, a nie tylko mała korekta. I najpierw wam przeczytam fragment z artykułu z serwisu bankier.pl. Tak jakoś mi się skojarzyło, kurczę, jest dużo serwisów, które piszą o tym samym, jakoś jak jest pan Morawiecki, bankier, jakoś mi się tak skojarzyło. Ten artykuł nosi nazwę Premier Morawiecki o szczycie UE, bardzo dobry budżet dla Polski. I ten artykuł napisało wiele osób. To jest wspólna praca pana Rafała Bałkowskiego, Mateusza Roszaka, Aleksandry Robelińskiej, pani Grzegorza Bruszewskiego i Krzysztofa Kowalczyka. I tutaj przeczytam wam fragment, jak oni mówią, co się tam stało, więc podeprę się po prostu autorytetem, że to nie tylko ja tak uważam. Co tutaj mamy, co tutaj czytamy? W projekcie konkluzji, który widziała PAP, czyli Polska Agencja Prasowa, znalazł się zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości na podstawie rozporządzenia dotychczasowego warunkowości będzie obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach. To jest najważniejsze. W sumie, kurde, coś oczywistego. Ale do tej pory praktyka pokazywała inaczej. Dowody, nie słowa, nie przekonania, nie opinie, dowody. Zgodnie z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich. Zwłaszcza to ostatnie jest bardzo ważne, no bo już mówiłem, Francja. O, w Niemczech jak kurde pałują ludzi na ulicy. To jest w ogóle straszne, jak ta Angela Merkel traktuje swoich obywateli. Straszne, straszne. Mnie jako człowiekowi takiemu naprawdę praworządnemu i takiemu, który chciałby, żeby ludziom dobrze było, to się po prostu włos jeży na głowie. Ponadto w konkluzjach ma znaleźć się zapis, że celem rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii jest ochrona budżetu Unii Europejskiej, należytego zarządzania finansami oraz ochrona interesów finansowych Unii. Czyli nie polityka, tylko kasiora. Budżet Unii Europejskiej musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów. Tu nie ma mowy o kwestiach politycznych. Zgodnie z konkluzjami, samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu. Środki w ramach mechanizmu warunkowości będą musiały być proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii. Czyli nie ma tak, że coś im się nie spodoba i całą kasę. Tylko proporcjonalnie. A związek przyczynowy między takimi naruszeniami, a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony. Czyli nie po uważaniu, nie po wydawaniu się, tylko ustalamy. Negocjacje budżetowe trwały i tu jest tak dalej, i tak dalej. Także, kochani, wydaje mi się, że sukces. Oczywiście jasne, że pełny sukces to nie jest. Niemniej jednak uważam, że w takiej sytuacji jest to spoko, że się tak wyrażę. I teraz robimy, moi kochani, klask i zaczniemy sobie oglądać i komentować konferencję premiera, a źródłem z tej konferencji jest Kancelaria premiera. Klask?
To tylko sprawdzę i jedziemy. O, przepraszam. Słowo prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra klimatu i środowiska pana Michała Kurtyki. Bardzo proszę, panie. I tu jest to świństwo, zdjęcie tej maseczki. Jak ja bym zdjął tak maseczkę, o panie, panie, co by było? I wiecie, oni są w pomieszczeniu, więc tutaj chodzi o ewentualne nagromadzenie aerozoli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu świństwo wobec maseczkozy, którą rząd w Polsce wprowadził. Znowu wracamy do starych zwyczajów Prawa i Sprawiedliwości, że ich prawo przez nich ustalane nie dotyczy. A i ludzi nie dotyczy, jeśli robią to, co PiS chce. Na przykład przychodzą na wiec wyborczy. Pamiętacie ten słynny filmik, gdzie pan Morawiecki chwalił ludzi za to, że nie mają maseczek na wiecu wyborczym. To było w wakacje przed kampanią prezydencką. Panie premierze, zabranie głosu. Szanowni państwo, najpierw krótkie przypomnienie. Mamy budżet razem z Funduszem Odbudowy, czyli duże środki inwestycyjne, duże środki na wsparcie rozwoju polskiej gospodarki, na jej innowacyjność, na wiele celów, które muszą być realizowane, zwłaszcza przy szybkim wychodzeniu z pandemii. Na tym nam zależy. To 770 miliardów dla Polski. Rzeczywiście dobry, bardzo dobry budżet. Warto też zwrócić uwagę na to, że... Jeśli dobrze sprawdziłem, ale nie twierdzę, że się nie pomyliłem, więc proszę zweryfikujcie mnie, ale oni to chyba przeliczyli już na złote. To chyba już nie jest w euro, tylko w złotych. Z Funduszu Odbudowy Komisja Europejska wręcz zaleca wykorzystanie tego budżetu w sposób jak najbardziej szybki, efektywny, po to, żeby ten impuls dla gospodarki... Albo szybki, albo efektywny. Generalnie co nagle, to po Smurfie, jak mówił papa Smurf, a mnie mama mówiła, co nagle, to po diable, jak się robi coś w pośpiechu, to potem wychodzą na przykład takie legislacje a la Prawo i Sprawiedliwość, które mają całą masę błędów. Podobno nawet pierwsza wersja Cyberpunka ma mniej bugów niż ustawodawstwo pisowskie. Taki śmieszek, heheszek sam wymyśliłem, więc pewnie nieśmieszny. No ale dobra, zostawmy to. Tylko tą maseczkę. Kurczę, jakby ktoś miał możliwość na przykład dorysować panu premierowi maseczkę. Nie, dobra, zostawmy to. Poważnie już będzie. Taki był jak najbardziej wyraźny. Tu dzięki wcześniejszym negocjacjom, które były dość długotrwałe, żmudne i tak jak wyraźnie... Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo ten dźwięk jest skrzaniony. Na jedną stronę jest dużo ciszej niż na drugą. Zupełnie tak, jakby na drugiej stronie było tylko pogłosy. To nie ja tak skrzaniłem dźwięk, to kancelaria premiera. Wyraził się wczoraj pan premier Orban. Niełatwe, mówiąc delikatnie, doszło do porozumienia, ale takiego porozumienia, i chcę to podkreślić, które zaakceptowało wszystkie nasze warunki, które wcześniej zostały przez nas przedstawione. Panie premierze, pan się troszeczkę z prawdą mija. Nie wszystkie, tylko część, bo wyście najpierw podstawili swoje oczekiwania, potem sami ze sobą żeście negocjowali, obniżając te oczekiwania i jedne z tych ostatnich, najmniejszych zrealizowali. I też nie jestem pewny, czy w 100%. Niemniej jednak, przypominam, co powiedziałem wcześniej, generalnie spoko, tylko po co tak politykować? No, jeszcze nosek urośnie. One przez nas wynegocjowane. Punkty umownie rzecz biorąc od A do K. I oczywiście później również oprócz paragrafu pierwszego i drugiego też trzeci, ten bardzo ważny, bo w oparciu o niego oczekujemy, że Komisja Europejska w bardzo niedługim czasie te wszystkie zapisy, które tam się znajdują, przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała, a na tym nam bardzo zależało, oprócz tego, żeby dokonać jasnego rozgraniczenia między tak zwaną procedurą praworządności, do której jest osobny artykuł w traktatach, artykuł 7, a ochroną budżetu, kontrolą budżetu. Następnie rozmawialiśmy o... To plus, tak, to okej. Okay. ...o kilku dużych sprawach, dużych tematach. Na jednym zatrzymam się na dłuższą chwilę, a o innych też chcę pokrótce opowiedzieć. Ten temat, który zajął nam kilka godzin, to kwestie klimatyczne
I tutaj bardzo zależało nam na tym, żeby wypracować dobre porozumienie, w wyniku którego Polska będzie mogła mieć środki na sprawiedliwą w naszym tempie transformację klimatyczną, transformację gospodarczą jednocześnie, no bo w ślad za transformacją klimatyczną zmienia się gospodarka. Dzisiaj polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych narzędzi polityki gospodarczej, polityki przemysłowej. To prawda, znaczy to prawda, że te narzędzie i tak dalej. Natomiast to do tego, czy się dogadali, czy rzeczywiście będą z tego pieniądze i tak dalej, to poczekam na to, co powiedzą na ten temat urzędnicy unijni, bo już tak parę razy coś było, że tam PiS, i to chyba ustami pana Morawieckiego, odtrobił wielki sukces, a że się dogadał z Unią na pewne rzeczy, a urzędnicy unijni, cholera, my nic o tym nie wiemy. Także zobaczymy, czy druga strona to potwierdzi, że się tak wyraża. I dlatego dobrze się stało, że wbudowaliśmy tam kilka elementów, o których pan minister Kurtyka też za chwilę powie, które bardzo służą polskiej gospodarce. W szczególności Jezu, jak ten dźwięk jest schrzaniony. Oni tyle forsy mają i nie umieją normalnego podpiąć się po XLR-ze w mikser albo zrobić, nie wiem, masakra. Zmieniają jej charakter. Bardzo nietypowy charakter, bo ja to podkreślałem dzisiaj i zresztą na wszystkich poprzednich szczytach, na których chociaż dotykaliśmy sprawy klimatu, że polska gospodarka i polska energetyka są bardzo charakterystyczne, są bardzo unikalne w skali Unii Europejskiej. I nasi partnerzy o tym wiedzą. Dlatego dobrze się stało, że przyznali nam rację i udało się wbudować takie zapisy, które pozwolą nam na skompensowanie ewentualnie wyższych wydatków w przyszłości związanych z systemem emisji uprawnień, tak zwany system ETS. Będziemy mieli odpowiednią legislację, która będzie dawała nam środki na transformację energetyczną, a już dzisiaj te środki, dla tych z Państwa, którzy zajmują się tym tematem, wiecie, że to jest powyżej 220, nawet około 230 miliardów złotych. A więc co pokazuje, jak gigantyczne pieniądze PiS wziął, znaczy jak gigantyczne pieniądze PiS nas pozadłużał, prawda? Deficyt w tym roku oficjalnie już ponad 100 miliardów złotych. Do końca 2021 roku już mówią, że zadłużą nas na 500 miliardów złotych, więc dwa razy więcej. Więc duże środki na transformację polskiej energetyki, ale nie tylko, bo to dotyczy także... Tylko pytanie, czy to jest energetyka polska, czy to jest energetyka w Polsce? Bo paradoksalnie, to jest takie moje prywatne zdanie. Mam nadzieję, że eksperci będą chcieli na przykład u mnie wystąpić i też sobie o ten temat porozmawiamy. Ale dla mnie jest nawet mniej ważne w energetyce, są dwa aspekty. Elektrownie, czyli pozyskiwanie prądu, które mogą być elektrownie różne, na przykład wiatrowe, słoneczne, to też są elektrownie, siłownie, prawda, wiatrowe, a także system przesyłu, bo co komu po tym, że jakaś tam elektrownia 100 km od miasta wytworzy prąd, trzeba to jeszcze do miasta doprowadzić i do wsi, i do każdego innego miejsca. I te linie przesyłowe moim zdaniem są bardzo ważne. Z wielu powodów. Przede wszystkim takie, że jak linie przesyłowe są kiepskie, stare, nieremontowane, przestarzałe, to duża ilość prądu, mówię kolokwialnie, ucieka, a także one mają awarie i są problemy z dostawami prądu. I te linie przesyłowe mamy w fatalnym stanie i to wpływa na rachunek. Zobaczcie sobie na rachunki wasze za prąd i zobaczycie, że tam bodajże to się opłata przesyłowa nazywa, że ona wcale nie jest dużo mniejsza niż opłata za sam prąd. To pokazuje, jak te linie przesyłowe są ważne. I teraz tak, te linie przesyłowe w większości albo w dużej części zostały posprzedawane. One nie są już polskie. One są tylko w Polsce. Więc pytanie, czy to jest pieniądze na transformację polskiej energetyki, czy na przykład energetyki
niemieckiej działającej na terenie Polski. Bo to jest zasadnicza różnica. Termomodernizacji, kwestii ciepłowniczych, a więc dyskusja, która w wielu obszarach pomoże Polsce w sfinansowaniu dużych zmian, dużych inwestycji. Takim najbardziej wyrazistym elementem całego systemu jest tak zwany fundusz modernizacyjny. I poprzez odpowiednie wprowadzone przez nas zapisy zadbaliśmy o to, żeby w tym funduszu modernizacyjnym w ślad za rozwojem polityki klimatycznej Unii Europejskiej znalazło się więcej środków dla Polski. To bardzo ważne, ponieważ my musimy mieć środki na transformację energetyczną. Znalazła się również w zapisach delegacja do Komisji Europejskiej, aby opracowała system opłaty granicznej, bo to, co szczególnie podkreślam bardzo często na naszych spotkaniach Rady Europejskiej, iż nie ma sensu likwidowanie miejsc pracy w Polsce, odtwarzanie ich zaraz 100 kilometrów za wschodnią granicą, która nie należy akurat, ten obszar państwowy nie należy do systemu ETS, nie należy do Unii Europejskiej, albo jeszcze dalej, do Rosji, do Chin, do Indii. I po raz pierwszy Komisja Europejska przyznała tutaj, że rzeczywiście potrzebny jest taki system wyrównywania szans. Nieprawda, że po raz pierwszy. Ja czytałem z pół roku temu, że Unia Europejska chce to wprowadzić, ale powiedzmy, że rzeczywiście to wprowadził PiS. Także generalnie jak będziecie kupować sobie rzeczy z Chin, z Rosji, z Ukrainy i będą dużo droższe, no to już wiecie dzięki komu, dzięki PiS-owi. Bo będzie dodatkowa opłata graniczna. Ale nie, to nie jest dzięki PiS-owi. PiS przypisuje sobie znowu nie swoją zasługę, chociaż nie wiem, czy w kwestii podnoszenia cen można mówić o zasłudze, chociaż co do zasady jedno się zgadzam. Rzeczywiście jest to bez sensu, że Unia Europejska wydaje miliardy, i to są nasze miliardy, i też zmusza nas do wydawania miliardów, żebyśmy nie truli, tak mówię bardzo kolokwialnie, ale za to przedmioty, które szkodzą środowisku, po prostu sobie importujemy. Więc generalnie w skali globalnej poziom trucia się nie zmienia, tylko ta emisja jest nie w Unii Europejskiej, na przykład w Azji, więc globalnie nic się nie zmienia, a tylko my mamy nieefektywną gospodarkę. I to jest beznadziejne. Ale można to zrobić nie tylko w taki sposób, że wprowadza się jakieś opłaty, ale można to również zrobić w ten sposób, że na przykład zlikwiduje się te niektóre durne obostrzenia klimatyczne, bo te niektóre naprawdę są durne, albo zagra się tak, że kurczę, skoro my mamy ponosić gigantyczne kwoty na to, to niech inni też ponoszą. Zwłaszcza Chiny i Stany Zjednoczone, bo są dwaj najwięksi truciciele. Może jeszcze jest jakiś inny, ale dwaj bardzo ważni truciciele. Konkurencyjność dla polskich przedsiębiorców. I to też bardzo ważna sprawa. Podkreśliliśmy i utrzymaliśmy wiodącą rolę Rady Europejskiej w tym całym procesie, to też jest ważne, a także kwestie lasów jako tego komponentu całej polityki klimatycznej, który jest ważny w procesie absorpcji. To jest o tyle istotne, że my w Polsce mamy bardzo dużo lasów i to jest rzeczywiście naprawdę spoko, pod warunkiem, że to podkreślenie nie było tylko na zasadzie takiej, że pan Mateusz Morawiecki podkreślił, a Unia powiedziała aha, spoko. Bo rzeczywiście trzeba patrzeć w całym tym systemie nie tylko ile się emituje, ale też ile się pochłania, a lasy to są płuca, pochłaniają, związują i tak dalej. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że największymi płucami to są oceany i to, że je zanieczyszczamy, to jest bardzo, bardzo do dupy. Może by się rzeczywiście mieć straszne konsekwencje, jak istotki chyba... nie pamiętam, czy plankton to jest... Dobra, w każdym razie to w oceanach plankton są chyba zwierzątka, a wytwarzają, no nieważne, w każdym razie w oceanach się wytwarza większość tlenu. CO2 oczywiście. A więc wszystko razem po tych technicznych, bym powiedział, ale takich dość dobrych debatach udało się tutaj dla Polski z korzyścią skonstatować, skonkludować, wywalczyć i
ten cel na poziomie Unii Europejskiej, 55% na 30 rok, na poziomie Unii Europejskiej, to warto podkreślić, będzie na pewno dobrze podbudowany, skorelowany z naszego punktu widzenia w najlepszy możliwy sposób, ponieważ w ślad za tymi konkluzjami, to jest jasne, pojawiają się duże dodatkowe środki dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w transformacji. No właśnie, czy dla polskich przedsiębiorstw, czy dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski? Rada Europejska zajmowała się również relacjami transatlantyckimi. Dla nas, dla Polski, która znajduje się w tej strefie blisko Rosji, ale też ostatnio widzimy, że i w innych częściach świata, nie tak daleko od nas, wybuchają konflikty, Nagorny Karabach czy Turcja, Bliski Wschód oczywiście i ochrona granic przed migrantami z zewnątrz. Tutaj PiS chce chronić granice przed migrantami z zewnątrz. Pomijam fakt, że migranci to raczej chyba tak zawsze są z zewnątrz, ale wejdźcie sobie na stronę migracje.gov.pl i zobaczcie, ilu migrantów PiS do Polski ściągnął i skąd. I to jest w ogóle jakaś hipokryzja level hard, że PiS, zwłaszcza w swoich mediach, straszy przed tymi imigrantami obcymi kulturowo, a potem ich na setki tysięcy ściąga. Albo przynajmniej pozwala im tutaj wjechać, między innymi po to, żeby pracowali w dużych amerykańskich korporacjach, które płacą im tak śmieszne pieniądze, że tych ludzi nie stać normalnie na mieszkanie, nie stać normalnie na pomoc lekarską i w razie czego, gdyby im coś się dzieje, to korzystają z pomocy publicznej. I nie chodzi o to, że ja tym ludziom żałuję, tylko chodzi o to, że skoro oni pracują na rzecz dużych korporacji, to te korporacje powinny im tyle płacić, żeby było ich stać na lekarza. Postanowiliśmy na Radzie Europejskiej, to też znalazło odzwierciedlenie w konkluzjach, że Unia Europejska musi lepiej chronić zewnętrzne granice. Zewnętrzne granice muszą być lepiej chronione po to, ażeby uniknąć tego problemu z migracją, jaki był jeszcze kilka lat temu. I to jest... Ten problem cały czas jest. Naprawdę pan premier telewizji nie ogląda? Zasuwają tutaj bardzo, bardzo mocno. Nawet wirus ich nie powstrzymał. Co ciekawe, przez dłuższy czas wirus imigrantów się nie trzymał. Przynajmniej tak w mediach było. Dobry kierunek. Ja z kilkoma premierami rozmawiałem, z jedną z pań premier rozmawiałem o tym bardziej dokładnie, bo w najbliższych miesiącach możemy zająć się tym w szczegółach większych, gdyż parę miesięcy temu Komisja Europejska zaproponowała pewne rozwiązania. Ale cieszę się, że to wahadełko zdrowego rozumienia problemu migracji i uchodźców mocno przechyliło się w całej Radzie Europejskiej w kierunku takiego zdania, jakie reprezentowała Grupa Wyszehradzka. A więc dyskusja na tematy transatlantyckie, czyli bezpieczeństwa i bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, to również ważny temat u progu nowej prezydentury w Stanach Zjednoczonych, nowego przywództwa. Co ważne, w ramach Unii Europejskiej budujemy plany bardzo bliskiej współpracy z administracją amerykańską. Prócz tego poruszyliśmy również kwestie bezpieczeństwa, ale także sprawy tureckie, bardzo ważne dla naszych partnerów. Nam zależy na tym, żeby stabilizować tutaj relacje z Turcją, gdyż jest to również jeden z naszych partnerów w NATO. Zawsze rozmawiamy też o kwestii chińskiej. Tutaj też przewijał się ten temat momentami i wszystkie te kwestie razem były bardzo budujące, ponieważ właściwie niewiele kwestii nas dzieliło, przynajmniej Polskę od większości krajów Unii Europejskiej. A na koniec... Co to znaczy kwestia chińska? Serio? Bo kwestię chińską można rozumieć bardzo, bardzo różnie. Od kwestii, czy będzie konflikt zbrojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, aż po co by tu zrobić, żeby dobrze z Chinami współpracować i się na tym bogacić. Ja nie ukrywam, że jako człowiek, który nie ma ochoty ginąć za interesy cudze, a w ogóle to nie mam ochoty ginąć, to wolałbym raczej robić z kimś biznes, niż się kimś zabijać. Tak, ja taki pokojowy jestem. A pytanie, co ma na myśli pan Morawiecki, bo
generalnie wydaje się, że Chiny i Amerykanie to właśnie dążą do tego, żeby się pozabijać nawzajem. Ja bym bardzo nie chciał, żeby Amerykanie walczyli do ostatniego Polaka. Jak to właśnie. Jest dyskusja o sytuacji gospodarczej. Dyskusja o sytuacji gospodarczej na bazie relacji nowego szefa Eurogrupy i szefowej Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj przeplatały się te dyskusje z wcześniejszą jeszcze debatą dotyczącą COVID-19. O! Ja zaapelowałem o to, żeby Europejska Agencja Leków jak najszybciej przystąpiła do kwestii certyfikacji pierwszych dostępnych szczepionek. To bardzo źle pan premier zrobił, bo na przykład w Wielkiej Brytanii pojawiają się kwestie z powikłaniami na przykład wśród alergików. Mi się wydaje, że jak poczekamy kilka tygodni, to się nic nie stanie, a będziemy mieli większą wiedzę na temat tego, jak te preparaty chociażby stosować, u kogo, a u kogo nie stosować, żeby nie zrobić krzywdy ludziom. Wydaje mi się, że pośpiech to jest skazany przy łapaniu pcheł, a przy tak ważnych kwestiach jak dopuszczanie na rynek preparatów, które mogą okazać się zbawienne, ale mogą nas też pozabijać, to jednak nie jest wskazane i tu wskazana byłaby dokładność, rzetelność. Ja tak uważam. Można się ze mną nie zgodzić. No, muszę przyznać, że trochę nie rozumiem, dlaczego Europejska Agencja Lekowa zajmie się tym 29 grudnia dopiero. Dlaczego nie może tydzień wcześniej? No to wytłumaczyłem panu premierowi. Dwa tygodnie wcześniej. Każdy tydzień się tutaj liczy. Każdy tydzień to ogromne ludzkie straty, nowe zachorowania, ogromne straty również dla gospodarki. Zaapelowałem o to, poparło mnie wiele osób, wielu przywódców. Wielu to ile? 2, 3, 5, 10, 11, 19? Bo to tak bardzo ocenne jest. Unijnych. Mam nadzieję, że przynajmniej ta procedura, która jest zaplanowana, przejdzie jak najszybciej. A ja mam nadzieję, że ta procedura przejdzie rzetelnie, a nie jak najszybciej. I co do tych refleksji gospodarczych, to tutaj także jest w nas wiara w to, że ten wynegocjowany budżet europejski wraz z Funduszem Odbudowy i program szczepienia doprowadzi do tego, że wiosną nastąpi szybkie odbicie gospodarki. Mam nadzieję, że przełoży się to na dobre, a może nawet bardzo dobre wiadomości w drugiej połowie przyszłego roku dla naszej ojczyzny. Pomijam fakt, że te takie walenie, to nie ja tutaj napierdzielam w biurko, to pan premier. Słuchajcie, pan premier, to prawda nie jest ekonomistą, ale był premierem, prezesem banku, więc chyba podstawowe działania na liczbach powinien umieć, zwłaszcza, że dzisiaj każdy ma kalkulator w telefonie. Słuchajcie, wiosna to się kiedy zaczyna? Jakoś tak na przełomie marca i kwietnia, nie? Szczepić nas chcą od na przełomie stycznia i lutego, już tutaj się robią opóźnienia, powiedzmy, że zaczną nas szczepić w lutym. No to zaczną nas szczepić, powiedzmy, że styczeń, luty, marzec i już jest wiosna. Trzeba dziabnąć ludzi dwoma dawkami i dopiero 7 dni po drugiej dawce jest odporność. Druga dawka jest po 21 dniach, czyli odporność jest po 28 dla łatwości obliczeń, powiedzmy, że po miesiącu. Czyli ci ludzie, którzy dostaną pierwszą dawkę na początku lutego, będą mieli odporność, jeśli oczywiście ją nabędą. Tutaj zachęcam do obejrzenia mojej rozmowy z medykiem, który mówi, że wcale nie muszą. I to wynika wprost z ulotki producentów, bo oni nie mówią, że wszyscy nabędą odporność, tylko że część, ale że nabędą ją na początku marca. Czyli tak naprawdę do wiosny to liczą się tylko te szczepienia z lutego i z marca. I to nawet z początku marca, bo te pod koniec marca to już wejdą na wiosnę. Tak naprawdę to oni będą mieli tylko jeden do góra półtora miesiąca szczepień takich, które spowodują, że ktoś może mieć odporność już na wiosnę. Biorąc pod uwagę, że oni tam chcą szczepić 180 tysięcy ludzi tygodniowo, i to znaczy, a pamiętajcie, że trzeba dwa razy zaszczepić człowieka, żeby miał odporność, to tam, no wiecie,
półtora miliona, jak ludzi nabędzie odporność do wiosny, to jest wszystko, albo raczej nawet milion nie nabędzie odporności. Jak to ma znacząco wpłynąć na parametry w gospodarce? Mi się wydaje, że pan premier po prostu doskonale wie to, co wiedzą wszyscy, że koronka z wiosną osłabnie, a w lato osłabnie całkiem, no bo ona się zachowuje jak wirus grypy. Koło lutego, marca jeszcze nas zaatakuje mocno, a potem w kwietniu już odpuści. I pytanie, czy tutaj trochę nie są już plany robione takie, że ta koronka w sposób naturalny osłabnie, a nam powiedzą, haha, to skuteczność szczepień. To takie trochę niefajne, takie pogrywanie z narodem, to niedobra jest. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Michała Kurtykę. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, panie premierze. To też bez maseczki. To jest szczyt, który przygotowywaliśmy, do którego pracowaliśmy. Sporo takiej technicznej, żmudnej pracy. Ogromna rola pana premiera oczywiście na szczycie, w tych dyskusjach z szefami rządów. I mamy porozumienie. Jezu, jakie włazi tyłkostwo, no. Ogromna rola pana premiera, a mój szef jest taki wspaniały, kocha mojego szefa. Wcale nie mówię tego dlatego, że on tutaj stoi koło mnie, o, w ogóle nie dlatego to mówię, wcale. Mamy porozumienie, które z jednej strony pozwala realizować cel unijny, a z drugiej strony tworzy warunki dla sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki i gospodarki. I mamy tutaj rzeczywiście to porozumienie, które zostało umożliwione przez szereg zapisów, między innymi gwarancję, że zapisania w przyszłej legislacji dostępu do większej puli środków, mamy również zbalansowanie pomiędzy dochodami w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji z kosztami ponoszonymi przez podmioty. To, co jest również istotne, to fakt, że mamy ten cel na poziomie unijnym i zabezpieczyliśmy interesy naszej gospodarki poprzez po prostu opisanie tych zasad, w jakich ta realizacja zwiększonego celu będzie następowała. Z takich elementów, które myślę, że warto również podkreślić, to rola przemysłów energochłonnych. Komisja Europejska została zobligowana do przedstawienia odpowiedniej legislacji, która będzie, tak jak pan premier powiedział, zabezpieczała konkurencyjność tych przemysłów, jakże ważną dla nas również w kontekście tej opłaty granicznej. Mamy również wpisaną w konkluzjach rolę gazu. Mamy wzięcie pod uwagę pochłaniania przez lasy w całościowym bilansie emisji i w realizacji tego celu na 2030 rok. I wreszcie element, myślę, również istotny z punktu widzenia architektury sposobu podejmowania decyzji w ramach polityki klimatycznej, to Rada Europejska podjęła tą decyzję i to również Rada Europejska będzie w ramach takich dodatkowych wytycznych wyprzedzała kolejne legislacje, które będą pokazywane przez Komisję Europejską w postaci jeszcze dodatkowych uwag, dodatkowych wytycznych, które będą do wzięcia pod uwagę przez Komisję Europejską. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz będzie możliwość zadawania pytań. Proszę bardzo tylko dyscyplinę. Jedno pytanie od redakcji, ponieważ zaraz wracamy do Polski. Bardzo proszę, panie redaktorze. Piotr Witkowski, Polsat News. To najciekawsze. Uważa wczorajszy kompromis za błąd. Mówi, że to stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. Wiceprezes Solidarnej Polski z kolei Michał Woś mówi, Solidarna Polska rozważa wyjście z koalicji. Zatem co dalej z koalicją? Oj, premier się ucieszy. Premier Morawiecki nienawidzi się ze Zbigniewem Ziobro. Przy czym nie pamiętam, kto zaczął tą nienawiść. Oni się nie cierpią. To powiedzmy, że oni się nie cierpią bardziej niż ja płacić nieuczciwych podatków. Także pan premier, tutaj już sądzę, że pod to były robione plany B, czyli tam dogadywanie się z Kukizem, Konfederacją i tak dalej, liczenie szabelek. Dziwnym trafem Kukiz i Konfederacja mają dokładnie tyle samo Polsów, co Solidarna Polska i tak dalej. Jestem przekonany, że pan premier liczy na to. O kurde, jak on liczy? To jestem pewny.
My jesteśmy partią, czy Zjednoczona Prawica jest ugrupowaniem, tak należałoby rzec, jak Ronald Reagan mawiał, dużego namiotu. Mamy różne grupy, które mają prawo mieć swoje własne poglądy na różne tematy, także zasadnicze. Chociażby ostatnio widzieliśmy to w kontekście aborcji, czy ustawy o zwierzętach, czy innych tematów. Ten jest niezwykle ważny, ale ja... No, tak bardzo mają prawo mieć różne poglądy, że ci, którzy głosowali przeciwko piątce Kaczyńskiego, to byli zawieszeni w partii, minister środowiska już nie jest ministrem środowiska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście, pełna demokracja. Dokładnie tak samo jak z dobrowolnością szczepień. No możesz podjąć dowolną decyzję, ale jak podejmiesz je taką, jak chcemy, to sankcje, 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 bo sukces. Nie, sankcja da sukces. Chciałbym być zabawny, znowu mi nie wyszło. Szanuję poglądy naszych wszystkich współpracowników, partnerów, w szczególności również ugrupowania, o które pan zapytał, panie redaktorze, i mam głęboką nadzieję, że mimo pewnego różnego patrzenia na sprawy, bo tłumaczyłem to też wielokrotnie, że można tutaj w tym przypadku było nie mieć budżetu, a i tak mieć to rozporządzenie i te osoby, które zajmują się prawem europejskim. Ma rację pan Morawiecki. Specyfiką funkcjonowania Unii Europejskiej mogą to bardzo szybko potwierdzić. Więc w tej sytuacji mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia w tym sensie, że jest tak wiele spraw, które nas łączy, jest tak wiele tematów, które warto dalej zmieniać dla dobra Polski, że sądzę, że tutaj to porozumienie jak najbardziej jest możliwe. Paweł Łukasik, TVN24, w tym samym nurcie trochę, bo nie tylko Zbigniew Ziobro czy Solidarna Polska, ale także pan Jacek Sariusz-Wolski. Także powołując się na czy to Manfreda Webera, czy Gaja Verhofstadta, którzy także podkreślają to, że te konkluzje nie mają prawnego znaczenia, są polityczną deklaracją, właściwie dekoracją również takie określenia padają. Czy pan jest zadowolony z efektów tego szczytu, jednym słowem? Ja jestem zadowolony, bardzo zadowolony z efektów tego szczytu. Widzę, że nie dość wyjaśniania specyfiki tego instrumentu, jakim są konkluzje Rady Europejskiej. Szanowni Państwo, wśród czterech głównych instytucji, czy pięciu instytucji, Rada Europejska, czyli grupa szefów rządów i państw, tworzy wytyczne dla wszystkich, dla innych instytucji europejskich, ponieważ jeżeli coś jest zapisane w konkluzjach europejskich, to to w taki sposób ma być realizowane. I rzeczywiście Unia Europejska, jak mówią prawnicy europeiści, jest organizacją sui generis. Nie odzwierciedla w identyczny sposób organów i charakterystyki funkcjonowania państwa, ponieważ na przykład głównym organem legislacyjnym, wbrew pozorom, nie jest Europarlament, tylko jest Rada Unii Europejskiej. To jest jeszcze inna rada. To jest rada składająca się z rad sektorowych, rad branżowych. I Komisja Europejska z kolei pełni funkcje wykonawcze. Ale Rada Europejska w tym sensie właśnie jest instytucją nadrzędną, jest pod traktatami, ale w jakimś sensie nad prawem wtórnym, czyli rozporządzeniami, że te jej wytyczne po to są w końcu negocjowane, czasami całą noc, tak jak dzisiaj czy ostatnim razem, żeby potem mogły być i żeby były realizowane. A więc to jest punkt pierwszy, a punkt drugi, dość szybko, w najbliższych dniach, nie wiem, tygodniach, przekonamy się o tym, jak Komisja Europejska będzie przekładała, transponowała te zapisy z konkluzji na swoje wytyczne, bo do tego się zobowiązała Komisja Europejska, a ona właśnie będzie przecież ewentualnie wykonywała. Dokładnie. Pożyjemy, zobaczymy. To też oczywiście może działać na niekorzyść pana Morawieckiego. Pożyjemy, zobaczymy i skomentujemy. Zapisy tego rozporządzenia budżetowego. I tak na to patrząc, myślę, że jak sobie to uświadomimy, a do tego jeszcze dodamy fakt, że gdyby ktoś chciał postąpić niezgodnie z tym, do czego się zobowiązał, to my mamy cały czas dźwignię zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia środków
europejskich, czyli tak zwanych własnych środków i budżetu unijnego, Krajowego Programu Odbudowy, czy Europejskiego Funduszu Odbudowy, dźwignie w naszym ręku. Czyli również tutaj kontrolujemy sytuację i zresztą deklarację w tej sprawie załączyłem także do konkluzji z tej Rady Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Darmoros. Karol Darmoros, Polskie Radio. Panie premierze, jak pan ocenia prawdopodobieństwo odebrania funduszy na mocy właśnie tego rozporządzenia i konkluzji Rady? Czy może pan zadeklarować, że Polska na mocy tych rozwiązań po prostu nie straci? W pracy nad tymi konkluzjami przyświecała nam dokładnie ta jedna zasadnicza rzecz, że rozporządzenie budżetowe, rozporządzenie o ochronie budżetu, o zapobieganiu korupcji ma być oddzielone od artykułu 7, który wystarczy w traktacie, zresztą jest wykorzystywany przeciwko Polsce, my go bardzo dobrze znamy i pokazujemy, w jak niesprawiedliwy sposób jest on zresztą wobec Polski stosowany. I dla tych z Państwa, którzy chcą naprawdę poznać naturę tego, co się stało, bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania tych konkluzji, ponieważ one nie tylko zobowiązują Komisję do wzięcia ich literalnie, tych zapisów z punktu 2 od A do K, ale jednocześnie w środku znajdują się bardzo jednoznaczne zdania, na przykład takie, że ta regulacja, o której mowa, regulacja budżetowa, nie odnosi się do tak zwanych ogólnych ryzyk czy ogólnych nieprawidłowości. Wcześniej to było ujęte. Jeżeli Komisja Europejska zobowiąże się do tego, że nie będzie uwzględniać takiego nieobiektywnego, takiego... Innymi słowy, pan Morawiecki nie jest jasnowidzem i jako o to, jak to będzie wykorzystywane, no nie może powiedzieć, tak? No bo sorry, ale tutaj w grę wchodzi też polityka. Zgodnie z tym, na co się umówili, jeśli to zostanie zrealizowane, to będzie dobrze. O, tak bym to powiedział. Natomiast jak będą to wykorzystywać, cholera wie. I to jakby przy całym moim krytycyzmie dla pana Morawieckiego, tutaj ma rację. No. To jest trochę tak jak kwestia umowy i wykonania umowy. Kontrakty. Umówiłeś się z kimś na coś. I można odpowiadać za to, za co się z kimś umówiłeś. A czy ten ktoś zamierza cię oszukać i zamierza wykonać tą umowę lub nie zamierza jej wykonać, kochani, skąd o tym można wiedzieć? To nie da się przewidzieć. To są tylko takie odczucia. Moje odczucie na przykład jest takie, że będą chcieli nas będą chcieli nas oszukać. Ale to jest moje odczucie. Mam nadzieję, że się mylę. Wieloznacznego pojęcia to jednoznacznie będziemy w dużo lepszej pozycji z punktu widzenia stosowania prawa. Dlatego wierzę głęboko, że ta sytuacja pozwoli nam spokojniej wychodzić z tego kryzysu, ponieważ duża część środków krajowych będzie dodatkowo jeszcze wsparta przez środki właśnie z Funduszu Odbudowy, właśnie z funduszy europejskich. A przecież właśnie Polacy potrzebują dzisiaj budowy dróg, remontów, unowocześnienia naszej gospodarki, infrastruktury najróżniejszej, także energetycznej, także cyfrowej, bo ona świadczy o postępach. To wszystko jest w dzisiejszych konkluzjach i dlatego to jest bardzo dobre porozumienie, które da Polsce szansę na szybkie odbicie, jednocześnie cały czas trzymając możliwości reagowania w naszym ręku. A więc ja jestem przekonany, że to rozwiązanie dobrze przysłuży się Polsce. Dziękuję bardzo i bardzo proszę ostatnie dwa pytania. Bardzo proszę, pan redaktor. Maciej Bąk, Radio Z. Panie premierze, jeszcze chciałbym nawiązać a propos Solidarnej Polski i głosów z tamtego środowiska. Pani Beata Kempa napisała o pańskim wczorajszym sukcesie, o którym pan tak o nim mówi. Właśnie uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw z uśmiechem, oprawą PR-ową i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. Chciałbym zapytać, czy pana nie obrażają takie słowa i czy to nie jest znak, że może warto zacząć szukać nowego koalicjanta? Nie, warto rozmawiać, warto się dogadywać, warto wierzyć w to, że mimo, że kogoś tam poniosą emocje raz czy drugi, to nie jest to koniec świata i ja tak na to patrzę, jakbym się miał obrażać na wszystko, co ktoś napisze, na mój czy kogoś tam temat.
czy nasz temat, mogę tak powiedzieć, prawda, to przecież trudno by było prowadzić jakiekolwiek rzeczywiste, realne działania. Ja myślę, że sposób, jaki pokazaliśmy jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, że potrafimy znaleźć tą drogę środka, potrafimy znaleźć to, co jest najlepsze dla polskich interesów, co zabezpiecza nas jednocześnie w najlepszy możliwy sposób tutaj w Brukseli. To jest sztuka tu w Brukseli, wypracować takie rozwiązanie, które nas w najlepszy możliwy sposób zabezpiecza. I ja wierzę, że to się właśnie stało, a nie ma się co obrażać na jakieś słowa. Trzeba w pocie trzeba pracować dla dobra sprawy. Dziękuję bardzo i proszę tak. A co pan premier miał powiedzieć? Tak, wywalamy Solidarną Polskę, witamy kogoś innego. No to wtedy, że się tak wyrażę, te inne partie chciałby jeszcze więcej. Marcin Szabski, TVP Info. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ my przede wszystkim tutaj skupiamy się na budżecie, bo chyba no, z polskiego punktu widzenia to było istotne, ale tak naprawdę świat patrzył na ten szczyt pod kątem chociażby Brexitu, czy tych kwestii ekonomicznych i bezpieczeństwa. To są te kwestie, które dzisiaj były omawiane, więc chciałem zapytać o to, jak to dzisiaj wyglądało i czy tam były jakieś punkty istotne dla Polski także. Tak, jak najbardziej powinienem powiedzieć również o Brexicie. Słusznie pan redaktor tutaj przywołał ten temat. Szanowni Państwo, Wielka Brytania jest dla nas drugim ex aequo z Republiką Czeską, tak można powiedzieć, drugim partnerem handlowym ex aequo z Czechami. To jest niezwykle poważna sprawa. Dlatego nie tylko sekundujemy Komisji Europejskiej, panu Michelowi Barnier w tych negocjacjach właściwie za 5-12, bo przecież do końca roku już tak niewiele czasu zostało, ale sami namawiamy przywódców europejskich w ramach naszego mandatu do tego, żeby znaleźć to, wypracować to rozwiązanie. Wypracować, bo naprawdę nie ma co kusić losu. Na Polskę, na Europę, na świat, ale interesuje nas najbardziej Polska, spadły rozliczne ciosy, gromy z jasnego nieba w 2020 roku. Naprawdę nie potrzebujemy kolejnego elementu, który zdestabilizuje europejską, a w ślad za tym polską gospodarkę. Polska gospodarka jest w jakimś stopniu związana, w mocnym stopniu związana z gospodarką brytyjską. Tak się ułożyła specyfika nawiązywania relacji biznesowych, relacji handlowych. Dlatego ten ważny temat rzeczywiście był przez nas również omawiany, wypracowanie zasad Brexitu i my bardzo mocno optujemy tutaj za kompromisem, za znalezieniem takiego mechanizmu, który pozwoli nam podpisać umowę, nam, czyli Unii Europejskiej, podpisać umowę z Wielką Brytanią po to, żeby wszyscy, którzy eksportują, importują, wyjeżdżają tam do pracy, współpracę naukową z Wielką Brytanią pielęgnują, żeby mogli dalej bez przeszkód prowadzić działalność gospodarczą, czy działalność naukową, kulturalną, edukacyjną, bo jest to niestety dzisiaj zagrożone. I w tym kierunku działaliśmy, w tym kierunku w ramach całej Grupy Wyszehradzkiej namawialiśmy naszych kolegów, żeby doprowadzić do tego porozumienia. I cały czas mam na to nadzieję, ale niestety nie jest to sprawa pewna. Czyli innymi słowy, dużo słów, mało treści, wiemy, że nic nie wiemy. To jest taki też standardu polityków, żeby jak najwięcej powiedzieć, a nic nie powiedzieć, żeby zatuszować to, że w zasadzie nic nie wiedzą. A to jest poważny problem. No. Rzeczywiście przez tą koronkę, przez prawie cały rok, tak wszyscy zapomnieli o tych kwestiach związanych z rozstaniem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i zaraz się może okazać, że jest właśnie, wszystko w pośpiechu, a w pośpiechu to źle. Kochani, to już jest koniec, tam pan prowadzący tą konferencję już za chwilkę się pożegna z ludźmi, także ja też się z wami pożegnam. Proszę o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Niech ten materiał się roznosi jak najlepiej. Pa!